Cześć tu, znowu Gimper. E, witam Was, witam Was w kolejnym filmie. E, I chciałbym ogłosić konkurs. E, kilka dni temu, kilka, kilka, kilka około tydzień temu pytałem Was e, o nazwę dla programu, nad którym myślałem już od jakiegoś czasu. E, o tym, co miałbym po grać x razy 15 minut w jakąś grę. Tyle ile kwadransowym bym przy niej wysiedział, non-stop. Tyle bym. Tyle by ta gra dostawała oceny. E, w końcu zdecydowałem się na nazwę mm, kwadransy. Czyli byłby na przykład tam. No nie wiem. z Battlefield Bad Company 2, czy kwadrans z Crysisem 2, czy kwadrans z Necrovision. No różne takie wiesz. E, takie wiecie. <grym> wiesz, wiecie. E, I tutaj. Podziękowania dla użytkowników, którzy właśnie tą nazwę zaproponowali: są to Mandero PX, Avropad, Rad Wielki i, I Demichałek XD. Demichalek przez L Ym. podobały mi się te, także inne. Zdecydowałem się na kwadrans z czymś tam, ale podobały mi się także nazwy y, kwadrans na ślepo od użytkownika Mister 67 w 15 minut dookoła od DezalXD Zmarnowany kwadranse od pan Dinko o. i to w sumie nad tym się też najbardziej zastanawiałem, i nie wiem, czy może jeszcze nie zmienię decyzji. E, na nazwę kwadrans to za mało od użytkownika s EU. S-3-Dit EU, -E no jej no, ale to się czyta jako E. Także, no, póki co zdecydowałem się na nazwę kwadrans z, i myślę, że mimo wszystko to zostanie. Teraz na czym będzie polegał konkurs i co najważniejsze jaka będzie nagroda A tu wam muszę wam zaręczyć, że będzie o co powalczyć Ale najpierw zasady konkursu, jest to konkurs na wykonanie intra Które będzie się pojawiało przy, przy każdej takiej mm, serii, nie serii Przy każdej grze, którą zacznę w ramach tego programu kwadran z będzie na początku takie intro, a może na początku każdego odcinka nawet yy, Chodzi o to, byście przygotowali właśnie takie intro Myślę, że sam bym byłbym w stanie takie przygotować Ale może mam jakichś użytkowników, którzy no już trochę przy tym siedzą I byliby w stanie zrobić to na pewno lepiej ode mnie yy, Ciekaw jestem też, może jakieś ciekawe pomysły macie dotyczące tego intro Teraz, yy, jakie są moje wymagania aby w ogóle takie intro zostało zakwalifikowane, bym wziął je pod uwagę. Yy, długość musi trwać od 8 do maksymalnie 15, może dobra, do 20 sekund. 8 do 20 sekund. Nie krócej niż 8, nie dłużej niż 20. Yy, rozdzielczość musi to być, najlepiej by było 1:920x1080. Ale wiecie, jeżeli macie słabszą maszynę, nie chcecie jej katować, może być 1280x720 pikseli. Oczywiście w 30 klatkach na sekundę wideo, żeby było zapisane. Yy, kodek, no najlepiej jakiś taki najmniej stratny. Yy, możecie zrobić tak, bo będę chciał, abyście to wrzucili jako odpowiedź wideo do tego filmu. Tą swoją pracę, więc możecie tam jakoś to skompresować, by na YouTube szybciej Wam się wrzuciło a właściwą wersję trzymajcie skompresowane jaką, jakimś xvidem no, tak by rzeczywiście, nawet żeby to 8 sekund ważyło tam z 300 mega ale żeby ta jakoś była taka, o, żeby była idealna po prostu wiecie o co chodzi samą koncepcję, jak to intro ma wyglądać zostawiam wam ale chciałbym takiej wskazówki, aby yy, w tle były, znajdowały się jakieś odniesienia tam do nowych produkcji, może jakieś z trailerów, czy coś To jest ciekawy pomysł <laughs> Fajnie by było też jakby pojawiło się nawiązanie do nazwy, czyli do tego kwadransu, do tych 15 minut, jakieś odliczanie, czy coś, nie? Eee, tak sobie też myślałem, że jakby w tle działo się dużo akcji, to dobrze by było jakby taka jakaś ostra muzyka, jakieś tam metalowe riffy w tle Coś takiego, pomyślcie nad czymś takim, żeby trafić w moje gusta no wiecie, tutaj teraz wam pokażę przykład, jak to rozwiązanie. Na przykład, niech będzie dla Was wzorem to, jakie czołówki mają programy w telewizji Hyper. Nie wiem, czy oglądacie, czy nie, ale rzućcie oko, to jest czołówka do programu Fresh Air. No właśnie widzicie, nie wymagam od was, no aż takich animacji, chyba że ktoś takie coś umie to bardzo fajnie, nie? Yy, ale coś, no myślę, że w, po, w podobnym stylu <laughs> o podobnej długości, może troszkę krótsze. Yy, no to jest tak. Wrzućcie to jako odpowiedź wideo do tego filmu. Ja postaram się przynajmniej raz dziennie te odpowiedzi wideo akceptować, jeżeli oczywiście praca będzie spełniała to, że tą długość oraz rozdzielczość. Yy, Postaram się to raz dziennie przynajmniej sprawdzać i wrzucać, żeby było. Później, kiedy skończy się termin, za chwilę go podam, wybiorę jedną najlepszą pracę, albo może być też tak, że żadnej nie wybiorę, jeżeli uznam, że żadna mi się na tyle nie spodobała. Tak też może być, oczywiście. Zastrzegam sobie prawo do tego, że jeżeli wszystkie prace, że uznam, iż sam będę w stanie po prostu zrobić to lepiej, to żadna praca nie zostanie zwyczajnie nagrodzona, jeżeli nie będą reprezentowały jakiegoś konkretnego poziomu. Albo, jeżeli zostanie nadesłana, na przykład tylko jedna, która będzie taka, sobie to nie ma tak, praca musi mi się naprawdę spodobać, i przede wszystkim no, jeden warunek muszę ją wykorzystać, muszę tą pracę wykorzystać, żebyście otrzymali nagrodę. Yy, dalej będzie termin, yy, dzisiaj mamy poniedziałek 1 sierpnia, dobrze się złożyło, i czasu macie na to powiedzmy do środy 10 sierpnia. Może tak być, będzie to do... Dość... Aha, może to być, ja się pytam. To ja ustalam zasady. Będzie do środy, 10 sierpnia. Myślę, że ponad tydzień to wystarczająco dużo czasu na taki, no, dość mały projekt, bo mimo wszystko 10 tam, czy 15 sekundowa animacja to nie jest wcale dużo pracy. Myślę, że w jeden dzień można to zrobić. Takiej porządnej pracy, nie? Około 3-4 godzin. <laughs> eee, no, także myślę, że czasu jest dość. Eee, wyniki... Myślę, że pojawią się niedługo po tym, w przeciągu 48 godzin Udostępnię wyniki Chyba, że wcześniej jakaś praca tak mnie za serce złapie, że ten to już wcześniej Ale nie, 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 do 10 sierpnia macie czas I nie będziemy tego zmieniać Wszystkie zasady już podam. no i teraz to, na co najbardziej czekacie, jaka będzie nagroda Nagroda będzie tylko za pierwsze miejsce, oczywiście będzie to za pracę, którą wybiorę Aby była właśnie intrem do tego programu i będzie to... Będą, dobra, dwie nagrody. Najpierw podam tą, która mniej Was zainteresuje, żeby w napięciu potrzymać. Ta, która mniej Was zainteresuje, to będzie oczywiście zaproszenie do, stałe, do stałej współpracy. Jeżeli będę miał jakiekolwiek inne projekty, będę się do Was zgłaszał z prośbą mm, o wykonanie jakiegoś intra czy coś, mam nadzieję, że się dogadamy i właśnie yy, uda nam się nawiązać taką mm, luźną współpracę. A główną nagrodą, która Was zdecydowanie bardziej interesuje jest podkładka pod mysz Razer Goliathus w wersji Standard Speed z Wiedźminem 2 w tle o wymiarach 355x254x4 mm No swoją drogą niby podkładka pod mysz, ale jest to Razer, jest to warte około 6 dych Także myślę, że jest naprawdę o co powalczyć, postarać się Tą podkładkę ze swoją drogą widzicie w tle. No to co? Mam nadzieję, że was odpowiednio zmotywowałem. Że wszystkie zasady są jasne. Sam program myślę, że zacznę nagrywać jakoś niedługo po tym, jak wybiorę intro. Powiedzmy, że w sobotę 13, czy jeszcze, czy nawet troszkę wcześniej, opublikuję taki wstępny filmik. W którym wytłumaczę wszystkie jego zasady oraz poproszę o wybranie pierwszego tytułu. No i co, to tyle. Zapraszam Was do wysyłania prac. No, macie 10 dni. Myślę, że wszystko dość dobrze wytłumaczyłem. Organizacja tego konkursu. Oczywiście nie płacicie, tutaj dodam nie płacicie za koszty wysyłki, wszystkim zajmuję się ja. No i co, niech wygra lepszy. Jeżeli będę miał jakieś wątpliwości, to poproszę Was o wybór intra. No i to tyle. Miłej pracy. I. No i miłej pracy. Tyle mogę Wam życzyć. Nie wiem, co tu jeszcze dodać od siebie. Także kończę. Do usłyszenia.